Poznań, trener gości pan Czesław Owczarek, trener gospodarzy pan Krzysztof Pawlak. Tradycyjnie na początek proszę o zabranie głosu trenera gości. Krótko na sorcie, dać na pewno tutaj po 3 punkty. Chcieliśmy przede wszystkim dobrze zagrać i stworzyć sobie sytuację, zwłaszcza w pierwszej połowie. Udało nam dość, no niestety po raz kolejny zawiodła skuteczny oczywiście nasza. Dążyliśmy oczywiście do tego, żeby też stworzyć sobie sytuację, bo coraz mniej. Zabrakło się na pewno drugiej połowie tego ostatniego pytania. Oczywiście to była też bardzo ważna prosza przy stałej komentarze. I na pewno jest sprawiedliwy, bo to jest w sobie sytuacja, to by mogło strzelić bramkę i prowadzić, to by te 3 punkty nie udało się, podzieliliśmy się w takim razie pochwałą. Dziękuję. Proszę, trener gospodarzy. My też bardzo chcieliśmy mecz wygrać. To słowo nareszcie, to wysoka nareszcie, nie mogę wypowiedzieć, bo bijemy jakiś chyba niechlubny rekord bez zwycięstwa. Zdarzyliśmy się sytuacją. Muszę powiedzieć, że byliśmy zmotywowani do granic, można powiedzieć, takie, jakie tylko mogą być. Widać, że zawodnicy bardzo chcieli, ale jeśli czasami bardzo chce, to na pewno się to musi wychodzić. Nie zawsze były rozwiązania w sytuacjach, gdzie zawodnicy wychodzili 2 na 1. Nie zawsze korzystne rozwiązanie. A wtedy, kiedy można było zagrać lepiej, to się grało gorzej i na odwrót. Stąd wynik 0-0. Pomimo tego, że Warta w pierwszej połowie miała na pewno sytuację, że powinna prowadzić. No. My też stworzyliśmy kilka sytuacji, ale jakoś nie jest dane nam meczu wygrać. Uważam, że mecz stał na niezłym poziomie pierwszej ligowym, przede wszystkim było dużo walki, w miarę szybki mecz. Zabiegawki kibiców, które były na pewno nie podobały.